Witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach artystycznych. Dziś chciałabym z Wami zrobić taki kolażowy obrazek. Kolaż to taka technika artystyczna wykorzystująca już istniejące zdjęcia, istniejące obrazki, które robią nam za tło, z tym, że one są wykorzystywane w sposób inny niż przedstawiane są normalnie jako ilustracje. My będziemy robić taki obrazek z gazet, przynajmniej ja wykorzystałam stare kolorowe czasopisma. I oto, co nam będzie potrzebne do tego typu naszej dzisiejszej zabawy. Żeby zrobić taki obrazek kolażowy, pierwsze, co nam jest potrzebne, to potrzebny nam jest kształt, który będziemy chcieli w formie kolażu przedstawić. Wcześniej Wam pokazywałam pieska, teraz wykorzystam gotowy już kształt kota. Wy oczywiście możecie sobie narysować bądź również poprosić rodziców, żeby Wam wydrukowali taki gotowy kształt Waszego zwierzątka. I od razu mówię, że muszą być dwie takie same kopie. Dlaczego? To Wam zaraz wyjaśnię. Kolejna rzecz, która nam się przyda, to taka tekturka z tyłu bloku. Czasami jak nam się kartki bloku rysunkowym kończą, to tam z tyłu jest taki szary papier i on nam się przyda, on jest taki dosyć sztywny. Oczywiście, jak wcześniej wspomniałam, mnóstwo kolorowych gazet też nam się przyda. Ja mam tutaj kobiece czasopisma i codzienną prasę. Będą nam oczywiście potrzebne i nożyczki, i klej, i ekierka, i mazak, to na później. I na końcu, jak będziemy chcieli oczywiście sobie oprawić, to przyda nam się taka tektura szara. Może być z kawałka, to jest z kawałka pudełka tekturowego, jeśli macie w domu, bądź poproście rodziców, żeby Wam przynieśli ze sklepu, może będziecie razem z nimi na zakupach, na pewno się taka tekturka przyda, a może macie coś podobnego, ale z jakiejś innego powodu zostawionego opakowania, na przykład z książki przesłanej przy zamówieniu, jeżeli coś rodzice zamawiali. I od czego zaczynamy? Jak wcześniej Wam pokazywałam ten obrazek, zwróćcie uwagę, że on jest wykonany z kawałków kolorowych pasków, które właśnie wycięłam z kolorowych czasopism. Tutaj już przygotowałam, żeby Wam pokazać takie kawałki. One nie są równe, w sensie one nie mają równej grubości. Jedne są cieńsze, drugie są grubsze. Nie przeszkadza to, czy będzie tam odrobinę tekstu. Natomiast ja tutaj się starałam ten obrazek wykonać tylko i wyłącznie z tych kawałków gazet, gdzie tego tekstu nie ma. Natomiast drugi obrazek, który z Wami wykonam, będzie już wykorzystywał ten tekst. Po co? Po to, żeby Wam pokazać, że kolaż można wykonać nie tylko z kawałków gazet, które nie mają napisów i że one dosyć fajnie później się przedstawiają, ale również bardzo wdzięcznie wyglądają tego typu kolaże, które zawierają sobie jakieś kawałki tekstu. Czyli przygotowujemy sobie kawałki w miarę dużo tych kawałków różnych kolorowych, po to, żeby mieć jakiś tam wybór kolorystyczny, jak sobie tam będziecie to pasywać. Więc tych kawałków przygotujcie sobie dużo. Oczywiście możecie wykorzystać wdzierankę, natomiast powiem szczerze, jest trudniej zapanować nad tym,
żeby ta wydzieranka trzymała się gładko, wtedy pójdzie Wam więcej kleju, nie będzie tak, taka struktura, taka równiejsza w kształcie, może Wam zakłócać troszeczkę odbiór. Natomiast nie mówię, że nie macie tej wydzieranki robić. Też może wyglądać inaczej, bardziej atrakcyjnie. Ja skupię się na paskach, i tak jak mówiłam wcześniej, wykorzystam również tę stronę, gdzie jest troszeczkę tekstu. W momencie, jak już sobie przygotujecie taką zadowalającą Wam ilość pasków do wykonania kolażu, kolejnym etapem jest przygotowanie sobie wzoru, który chcemy wypełnić. Dlaczego w dwóch egzemplarzach? Dlatego, że jeden kształt wewnątrz wycinamy. Wycinamy po obwódce. Możecie użyć nożyczek. Ja akurat łatwiej mi było to zrobić nożykiem. Jeżeli w jakiś sposób będzie Wam sprawiać trudność wycięcie w środku tego kształtu, poproście kogoś starszego, brata, siostrę bądź rodziców, żeby Wam pomogli w wycięciu tego kształtu. Będzie po wycięciu kształtu będzie to wyglądać w taki sposób, jeżeli chodzi o mojego kotka. I mnie się akurat udało wyciąć tak, że jest jeszcze oddzielny kształt. I później Wam pokażę, w jaki sposób jeszcze możemy wykorzystać ten kształt w kolażu. Więc zapraszam Was teraz do kolejnego etapu. Wycięty mamy już kształt. Jak Wam wspominałam wcześniej, będzie nam potrzebna również tekturka. Do czego? Do tego, żeby, ponieważ ja akurat mam wydruk kształtu na cienkim papierze. Chodzi o to, żeby troszeczkę usztywnić. To jest raz, a dwa. A dwa będzie łatwiej, ponieważ klej wpływa na papier, będzie nam łatwiej utrzymać po prostu później ten obrazek w ryzach. Który kształt przyklejamy? To oczywiście przyklejamy ten niewycięty. Dlaczego? Dlatego, że od razu widzimy, w których miejscach mamy przykleić gazetę. Zamiast przyklejać te nasze paski kolorowe na całej powierzchni, dzięki kształtowi mamy w jakiś sposób informację na ten temat, gdzie nasz kształt się znajduje. Tak więc zaczynamy o przylepiamy naszą kartkę do sztywniejszego kartonu. Mamy już przylepioną kartkę do kartonu. Proszę, żeby nie było, że nie jest z bloku, jest z bloku technicznego, jest sztywny. I przestaje być taka wiotka ta nasza kartka. W momencie, jak już wyschnie nam, nic nam się nie będzie przesuwać. Przymierzamy jeszcze nasz wycięty kształt. Czy dobrze równo nam się wszystko przykleiło? Widzę, że równo. Więc kolejnym etapem będzie wypełnianie, tak jak sobie tam dopasujemy, wypełnianie naszego kształtu paskami gazet. W momencie, kiedy już uporaliśmy się z wypełnieniem naszego kształtu, a tak jak uprzedzałam, ja wykorzystam tym razem te kawałki, na których jest tekst, możemy dopasować naszego wyciętego w środku kotka. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka nie jest może za atrakcyjne. Natomiast teraz, kiedy umieścimy tę kartkę, w którym mamy wyciętego kotka, a ja Wam powiem, że Wam pokazuję teraz do góry nogami. O. Już zaczyna to wyglądać troszeczkę lepiej. Czyli z
skoro dopasowaliśmy sobie kartkę, widzimy, że wszystkie miejsca wycięte są pod spodem, wypełnione tym naszą kolażową wyklejanką, to możemy naszego kota, w tym wypadku kota, przykleić. Pamiętamy o tym, żeby posmarować klejem również te kawałki. Smarujemy klejem wokół naszego wycięcia, żeby się lepiej trzymało. I oczywiście po brzegach naszej kartki. I oto mamy naszego kolażowego zwierzaka. Tak jak Wam pokazywałam wcześniej, jeszcze przyda nam się tektura z pudełka. Po co? Po to, żeby nam, tak jak tutaj wykonałam ramkę, jak widzicie, ona jest właśnie z tektury. Z tym, że również ją obkleiłam gazetką, takie cegiełki powycinałam i poprzyklejałam, żeby się ładnie skomponowało z psem. Natomiast inny sposób wykonania ramki to jest taki, że bierzemy większy kawałek tektury, tak żeby nam się, żeby wielkość tej tektury przewyższała, była większa niż naszego obrazka. I wyznaczamy sobie, jakiej grubości chcemy mieć ramkę. Ja sobie tutaj naszykowałam, zaznaczyłam sobie, że to jest mniej więcej takiej wielkości i zaraz to wytnę, żeby mieć podstawę do mojej ramki. Mam już wyciętą, ja sobie wymyśliłam, że to będzie takiej szerokości ta ramka i teraz musimy odrysować na tekturze w taki sposób wielkość naszego obrazka. Jeżeli już macie odrysowaną, to kolejnym etapem jest wycięcie środka, z tym, że moi drodzy, pamiętajcie o tym, że nie wycinamy po tej linii, tylko troszeczkę wężej, więc dobrze jest wziąć linijkę, ołówek i narysować sobie drugą wewnętrzną linię, mniej więcej na przykład pół centymetrową. O. Zaznaczyć sobie mniej więcej, bo i tak później będziemy dopasowywać. I po tej drugiej wewnętrznej linii, czyli nie po tym naszym obrysie, co tutaj mamy, nie po tym obrysie zewnętrznym, tylko po tym wewnętrznym, dopiero wycinamy w środku to, co jest nam niepotrzebne. I tym razem ja posłużyłam się nożykiem. Poproście rodziców, koniecznie, nie róbcie tego sami, żebyście się nie skaleczyli. Poproście rodziców o pomoc w wycięciu tego środka. A widzicie, w niektórych miejscach trzeba jeszcze poprawić. O. Niektórych jeszcze mi nie docięło. Mamy nasze okienko, naszą ramkę, proszę. O. I teraz po co, jak zwrócicie uwagę, wycięłam właśnie po wewnętrznym obrysie, czyli tym
co odmierzyłam sobie, że będzie troszeczkę mniejsze okienko niż rysunek. Dlaczego? Dlatego, że my ten rysunek tutaj przykleimy o taki sposób, żeby mieć taką ramkę. Dlatego musi być wycięte węziej niż wielkość naszego rysunku, żeby nam po prostu ten rysunek nie wpadł, a będziemy mieli taką sympatyczną oprawę. Możemy naszą ramkę wcześniej obkleić, pomalować, w jakiś sposób ozdobić, nim wkleimy nasz rysunek. I tak jak Wam wcześniej pokazywałam, ja tutaj to wszystko kolorowymi gazetami, kolorowymi paskami z gazet obkleiłam, co daje nam taką całość tego, co stworzymy. Tutaj natomiast Wam zostawiam wolne pole do popisu. Z przyjemnością zobaczę Wasze prace. Mam nadzieję, że kilka trafi do nas, do naszej pracowni, żeby innym dzieciom, które przyjdą na zajęcia, pokazać, w jaki sposób bawicie się kawałkami gazet i jak potraficie pięknie zobrazować swoje ulubione zwierzaki. Na dziś to wszystko. Zapraszam do podzielenia się zdjęciami, do przyniesienia swoich prac do centrum, do Gminnego Centrum Kultury, tu gdzie odbywają się zajęcia, i do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Życzę Wam miłej zabawy.